Agnieszko! Z tej strony... Perka, Azerka. Jak już widzicie, po tytule tego filmu trafiłam do więzienia. Ale na szczęście do takiego więzienia w Roblox, tak więc moim głównym celem jest tutaj oczywiście stąd uciec. Rozejrzyjmy się po celi. Co my tutaj mamy? To jest moje zdjęcie z wakacji w Grecji. Kto nie widział, to możecie też wbić na mojego Instagrama. Co tutaj mamy? Łyżeczko misia, zupkę chińską, niezdrową, ale to w więzieniu nie ma znaczenia, chipsy solone. A to są chyba jakieś naleśniki, tak mi się wydaje. Tu nawet mleko jeszcze leży. Ciekawe, czy mleko do tej zupki chińskiej? Albo do kawy, chociaż ja kawę piję czarną, bez mleka. Co, my musimy naprawdę uciec tutaj przez toaletę? O, fuuu! Tam jakiś brązowy korytarz jest. Ja nie chcę tam iść. Nie, no dobra, nie mamy wyjścia. A ten ziomeczek chyba nam tutaj będzie pomagał w ucieczce, no więc chodźmy tym brązowym korytarzem. No i strój będę miała do wymiany. Na pewno. O nie! Jeszcze do jakiegoś szlamu wpadłam. O nie! I cały strój mam brudny. Halo? Ej, zacięłam się coś, nie mogę wstać. O! Dobra. Wystarczyło podskoczyć. A właśnie, pokażę wam trzeci i ostatni wzór koszulki, który będzie do kupienia w moim sklepie internetowym. To jestem ja z Gasoline! Oczywiście wszystkie koszulki będą dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych, w kolorze białym oraz w kolorze czarnym. No i tak prezentują się wszystkie trzy wzory koszulek. Możecie mi napisać w komentarzu, który najbardziej wam się podoba. Wpiszcie 1, 2 lub 3, a teraz wracamy do gry. Tam widzę, mamy jakiegoś czerwonego balona. Mam nadzieję, że to nie jest ten balonik z horroru To i nie wyskoczy mi tu jakiś zaraz klaun z rury. Ale ja nie jestem Georgie, ja jestem Werka Aferka! On zniknął. A jak ja tam podejdę, to mnie złapie? A mogę chociaż tego balonika chwycić? Nie mogę. Aha, czyli to miało być takie straszne. Było strasznie słabe. Dobra, mamy święty checkpoint! I teraz jesteśmy gdzieś głęboko. Zobaczcie, tam nawet jakieś kości dinozaura nam wystają. No i więcej ścieków. No nie, no ten strój... Więźnia już mam do wymiany, niestety. Dobra, biegniemy tutaj, tutaj. Jakiś wielki reflektor. Boże, co to za wykopaliska tutaj są? Nie wiedziałam, że takie rzeczy w więzieniu są. Okej, okay, drugi checkpoint i zardzewiałe rury. Hop. O nie, no naprawdę, paznokcie mu stopy zahaczyłam. Mam nadzieję, że to obi nie będzie jakieś długie, bo jestem umówiona zaraz z Milusią Klaudusią na nagrywanie, a nie chcę się spóźnić. Dobra, przeskoczyłam. A, no i przypominam wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu, bo też niedługo będę podawała datę startu sklepu internetowego i mam nadzieję, że nie przegapicie jej. Okej, kolejny checkpoint. Mamy jakąś lawę. No tak, w więzieniu musi być lawa. Że ja na to nie wpadłam. Każde odbi w Roblox to jest lawa. Nawet w więzieniu. O nie, ja nie chcę tam wejść. To wygląda jak siki Weroniki. No i co, i wyjdę toaletą teraz? Nie. Jesteśmy teraz w wentylacji. A, to nie wydaje się trudne. O. Co, do góry pewnie? Woohoo! Nie! Dobra, nie spadłam, nie spadłam. Już myślałam, że się rozbiję. Okej. Oj, tutaj jak coś lata śmiesznego. Chyba musimy tutaj się ukryć. O, i biegniemy tutaj. Chwilę zaczekamy i lecimy. Proste. Ale tych checkpointów tutaj nawalili. A czy ja mogę nie wziąć checkpointa? O. To by była idealna mapa, tak jak nagrała Milusia Klaudusia, że nie biorę checkpointów. Chociaż myślę, że zaczynać od początku to by była kicha. Ale dobra, zobaczymy, do którego momentu uda mi się przejść, tak? Bez brania checkpointów. Wow. Widzę światełko w tunelu, czy to już koniec tego obbi? Poziom trzeci, wyjdź z celi. O, jest nasz ziomeczek! Cześć! Czy to jest jakieś ukryte przejście? Ej, czekajcie, bo się głową przebiłam. Wow, cała mapa! Tam nawet jakiś policjant stoi. Ej, tu jest takie wielkie to obbi? To niedobrze. Klaudia będzie niezadowolona, że musi czekać. O, włączyłam moją głową. No nie, w ogóle nie narobiłam hałasu, na pewno. Patrzcie, monitoring. O nie, wychwycili mnie! O nie, zamknęli mi drogę ucieczki. Gdzie ja mam teraz biec?
Dobra, ja myślę, że teraz czas do toalety iść. A, dawajcie, podejdziemy tutaj do tego policjanta. Albo i nie. No tak, przecież się nie wzięłam tak pointa. Co to za aferka tam się dzieje? Jakaś impreza? Beczkami jakimiś rzucają? Matko jedyna! Ale pobudka! Pobudka! Dobra, sprawdźmy monitoring. Nikogo nie ma. A da radę mu to wyłączyć jakoś? Chyba nie. Chodźmy tutaj po drabinie do szybu wentylacyjnego. O! O! To nie musieliśmy tamtędy wychodzić. Okej, czyli musimy skakać teraz po krzesełkach. No nie wierzę, ześlizgnęłam się. Fajnie ta mapka jest zrobiona, tylko wydaje mi się, że ona będzie mega długa jakaś. I to już mi się nie podoba. Strzelnica chyba tutaj jest, prawda? Chyba tak. Ojoj! Ale weszła w linię ognia, nie wierzę. O, ale przyspieszonko! Dostałam. O. Znowu do wiatraka. No nie wierzę i znowu w tej sali jestem? A, ale drzwi są otwarte, okej. Okay. Jak tego ziomeczka tym razem nazwiemy? Robert, albo nie, El Bandito. To będzie El Bandito. On teraz nas kieruje tutaj. Gdzie teraz możemy wyjść? No, chyba na dach więzienia, co? Powinniśmy już próbować odlecieć jakimś helikopterem czy coś. O, jest rakieta! No to możemy też rakietą odlecieć, nie ma problemu. Jezu, jakieś lasery mi tutaj świecą. Prawie dostałam. Oko. Nie wierzę, że jakiekolwiek więzienie ma rakietę w magazynie. Dobra, siadamy chyba. Oj. O! Nie, proszę, nie, naprawdę? Wylądowałam na Księżycu, naprawdę, z więzienia na Księżyc. A dlaczego ja takiego stroju nie mam? Jak ja oddycham w kosmosie? Wow, patrzcie, jak wysoko mogę skakać. Ui! Wygląda na to, że rozbiliśmy się na Księżycu, no super. Ciekawa jestem, jak ja przeżyję, że ja nie zamarznę tutaj. Ja jestem ogólnie osobą, która zawsze marznie. Ja zawsze, mimo tego, że jest gorąco, muszę mieć coś do przebrania, bo inaczej zamarzam. Okej, lecimy gdzieś. No tego się nie spodziewałam. Myślałam, że nie wiem, helikopterem gdzieś odlecę po prostu. Na jakąś bezludną wyspę, gdzie nikt mnie nie znajdzie, a nie na Księżyc. No, przed kim ja uciekam teraz? Czy jest jakaś kosmiczna, nie wiem, policja? Co ja zrobiłam właśnie? Tam był checkpoint. O! Wlazłam w coś, w jakiś inkubator wlazłam i... Co to jest? Naprawdę, czy to jest to, o czym myślę? Mam nadzieję, że nie. A sprawdzę w śmietniku, czy coś jest. Może jakieś tajne przejście? Nie, jednak nie. Dobra, wolę tego nie dotykać, bo nie zachęca nawet, żeby to dotknąć. Tam można wejść? Chyba jeszcze nie. O! Prysznice. To ja wezmę żel pod prysznic, żeby czasem mi mydło nie upadło. Co ja, jak to... O. Ej! No, co jest? Przecież przeskoczyłam! Aha, bo my musimy tutaj coś z automatu wziąć i wypić! Speed Cola, czyli będziemy teraz mieli przyspieszonko, o! Okej, to dlatego mi tutaj nie zaliczyło. I pewnie będziemy musieli teraz do kibelka wskoczyć. Zgadłam? Dałam radę! O nie, tutaj ktoś zginął w męczarniach, bo wpadł do toalety! Wiele osób próbowało uciekać, tylko nie każdemu się udało. Dobra, po rurach znowu. Ja nie wiem, jak my z Księżyca znowu wróciliśmy do więzienia, to jest niesamowite. Jeszcze do ścieków. O, patrzcie, literka W jakaś przypłynęła. W jak werka, aferka. Woohoo! Dobra, drabina Adriana znowu. O, jesteśmy na dachu więzienia chyba, dobra. Tego nie możemy chyba dotknąć. To są takie światełka. Dobra, udało się. Zobaczcie, jaka tam piękna plaża jest! Czemu to więzienie jest tak przy plaży? Chyba, żeby bardziej więźniowie cierpieli, że nie mogą pójść się poopalać. Danger! Dobra, przeskoczymy. O. Patrzcie, jak ładnie mi idzie. O! Jest helikopter! Uciekamy! Szybko! To jest helikopter od Freeza.
A w sumie Chris też jest w więzieniu, bo teraz nagrywa daily z więzienia, które co jak co są fajne i polecam wam obejrzeć, bo nawet śmieszne. Lądowanie w wyniku awarii, naprawdę się rozbiłam. Co ja mam na głowie tutaj? Latarkę? Co teraz? El Bandito. Lotnictwo nas zastrzeliło. Zobaczcie, jak to płonie! Ej, patrzcie, Mewo, jako ładno. Prawie jak Riku wygląda, tylko taki biały. No nic, lecimy dalej tutaj po tych drutach. I ta Mewa chodzi? Nie wiem, wydawało mi się, dobra, nieważne. Po liniach wysokiego napięcia, ale na szczęście nie są pod napięciem. Bo już bym się tutaj dawno spaliła. Tu są jakieś drzwi, tylko nie wiem, czy tu wejdziemy. O, gdzieś mnie wciągnęło. Ja bym się tak łatwo nie poddała. No nie wierzę, i znowu w więzieniu. Nawet tutaj toalety nie ma, zobaczcie. Chyba, że to jest toaleta taka dziwna. Świetnie. Musimy wyślić coś tam. Znajdź narzędzie, które pozwoli coś tam przetrwać. Tutaj mamy podświetlony łom, zobaczcie. No nie wierzę, że ten łom będzie w toalecie. Chyba, że to jest piętro niżej, co? Sprawdźmy. Mam coś w tym pokoju, co może ci pomóc. No widzę, łom to jest mój przyjaciel, ja nawet w domu mam łom. Dobra, i co teraz? Mamy chyba tam na górę iść, tak? Tą toaletę rozbić, tak mi się wydaje. Tak podpowiedź przynajmniej nam mówi. Chociaż tamta toaleta już jest zepsuta, bo woda z niej wycieka. No nic, robimy BOM! O! Kilka razy nawet ją uderzyłam. Dobra, schowam mój łom i znowu brązowe kanały, o nie! Ochyda. Milusi Klaudusi pewnie by się to obi spodobało, bo tutaj jest dużo rur. No chyba, że przechodziło. Ja jeszcze o tym nie wiem. Dobra, checkpoint. Tu mamy znowu jakieś kolce. O nie! Tutaj jest bieżnia! Dobra, biegnę. Huh, udało się. Checkpoint i mielarka do mielenia na dole, więc ja tam nie chcę wpaść. Brama jest zablokowana? Czy w tym pokoju mogą być inne drzwi? No tam chyba się nie dostaniemy, co? Chyba nie. O, do tamtych można spróbować, bo tutaj jest kwas. Sprawdźmy te. O, widzicie? To jest krzesło elektryczne? W więzieniu takim? To naprawdę musi być jakieś ciężkie więzienie. Klaudia mi mówiła o jakimś sposobie, że jak nie jest prześwitujące, to tutaj można przejść, czyli chyba tutaj. Dobra, już kumam, o co jej chodziło. Że tak jak sobie przejedziecie po rurach, to będziecie wiedzieli, która jest dobra. No i ta jest dobra. Tylko, że nie wcelowałam w rurę! Dobra, czyli sposób Milusi Klaudusi się sprawdził. O, tu można przejść. A co mamy w sklepie do kupienia? Co to jest? Aha, jetpack. Nie, to chyba nic nie będę kupowała. Zawsze Adrian takie gadżety lubi kupować, więc może zostawię mu tą przyjemność i nie będę mu tutaj zabierała rzeczy. No chyba, że zostawicie 10 tysięcy łapeczek w górę, to następnym razem coś kupię w jakimś innym obie, ale to musicie zostawić bardzo dużo łapek w górę, bo to bardzo dużo kosztuje. Najwyżej kiedyś zrobię ankietę i wybierzecie, co mam kupić. Dobra, po ciężarkach. Pragnę tutaj zauważyć, że tutaj znowu jest lawa. Co jest z tym obie nie tak? Jest El Bandito. I co, znowu do łazienki musimy iść? No tak. O! Jest światełko w tunelu. Czy tym razem się uda uciec? Dobra, jest plaża, zobaczcie! I helikopter! To jest ta plaża, którą widziałam. Wejdź do helikoptera. Dobra, wchodzę, nawet nie czekam na ciebie. Tylko oby nas teraz nie zastrzelili, bo ja chcę już stąd uciec. O! No leć, leć, leć! Gratulacje! Czyli udało mi się chyba uciec. Poziom 10 zwycięzcy. Jej, jej! Gdzie ja teraz jestem? Wow! Ło, nawet basen mam! Wielki żywopłot, żeby mi nie było widać. Skakuję do basenu. Jest tu coś w basenie? Nie. Ale ja jestem szczęśliwa. Jak jest basen, to jest super. No to mam nadzieję, że obi wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie 10 tysięcy łapeczek w górę, to nagram kolejne obi i kupię jakiś specjalny przedmiot. Jaki, to już wybierzecie w ankiecie na społeczności. Na razie to wszystko i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!